rzeczywiście stocznia to okno na świat. Well, you know, a shipyard is a kind of a window to the world. Stocznia to przyjeżdżali ludzie z różnych części świata. A shipyard meant people arriving from all different places around the world, that they would be sailors, that they would be ship owners. A więc dyskusje. So that o warunkach pracy, o warunkach życia. Discussions about working conditions, living conditions. Porównywanie, kto ile zarabia. So people would start comparing what money they make here and what money was made elsewhere. I to powodowało, że no, ci ludzie pracujący w takim układzie no, częściej się burzyli. And the point was that, you know, those people who were aware of other things, they would revolt more quickly than the others. Porównując osiągnięcia jednego systemu i drugiego. By comparing the achievements of one system and the other. I te warunki pracy, and also the working conditions and the salaries. To powodowało, że co jakiś czas swój protest zgłaszaliśmy. That's why from, you know, occasionally we would protest. Czasami były większe, mniejsze. Sometimes there were large scale protests, protests, and sometimes that they were smaller scale protests. Na tych protestach moja kariera zbudowana. And my career is actually made by those protests. Gdyby były lepsze warunki, to had we had better living and working to conditions, bym z panem nie rozmawiał. I wouldn't be here talking to you. Ale walka wygląda rzeczywiście trochę inaczej. It is true that when it comes to struggle, things are different. Prawie wszyscy się boją. I believe almost everybody is nervous and afraid. And you know, in every struggle. W każdej części świata. All over the world. A tam szczególnie. And there, I think the nervousness, the anxiety was even stronger. Była policja polityczna. Because after all, we had that political police. Stacjonowały przez całe 50 lat wojska sowieckie. We had the Soviet troops stationed in Poland ponad for 50 years. Na stałe. Over 200,000 soldiers based permanently on the territory of Poland. Więc były różne więzienia wcześniej ludzi. So, you know, there were people would end up in prisons for some time. Często pałowanie. Very often they would be beaten up by the police. A więc tak dużo odważnych nie było. So, you know, people, there were not so many people who would claim to be very courageous. I znów są różne charaktery. And then again, you will have people of different characters. Jednych takie trudności, kłopoty zniechęcają. Some are really put off by the hardships, by the difficulties, whereas the others actually strengthen up. Ja należałem do tych drugich. I was among the latter, którzy się hartowali. Who became stronger due to the hardships. Coraz bardziej zdecydowanie walczyli. And I got involved in my struggle with much more determination. No właśnie, oni też się zastanawiają. I believe they ask themselves the same question now. Podejrzewam, że sam Gorbaczow się zastanawia. And I believe Gorbachev himself is asking the same question. Bo jednak doprowadziłem do rozwiązania Związku Radzieckiego. Because after all, I did lead to the dissolution of the Soviet Union. Przestał być sekretarzem. And he ceased being the first secretary of the Communist Party. Ale też dostał Nagrodę Nobla i ja dostałem. But despite that fact, he received the Nobel Peace Prize, and so did I. Ja zwycięstwo nad nim i nad Związkiem Radzieckim. I got my prize for winning against Gorbachev and against the Soviet Union. A on za klęskę swoją. Whereas he received it for his defeat. Która mieściła się w klasie pewnej. Which was, you know, considered valuable in a certain category. Taki ten świat jest. That's the world, you know. Dwóch przeciwników. Two opponents. Ja byłem kilka razy zwalniany. I was fired on several occasions. Bo jak mówię, coraz bardziej walczyłem. Because really I got involved in the struggle with more and more determination. Już porządnie zawalczyłem w 1970 roku. And I believe, you know, you can already quote the date 1970 as the date of my determined struggle. Już byłem przewodniczącym strajkowi. I was already the leader of the strike then. Bardzo nieudolnie, źle. It was a very inefficient leadership on my part, and we failed with our strike in 1970. Ale te przegrane spowodowało, but that defeat caused that że mój charakter,
that my character, my 10 lat pracował nad tym, jak zrobić, żeby wygrać. You know, due to my character, I spent the next 10 years trying to work out the method that would actually bring about the victory. I kiedy zdarzyło się za 10 lat? And when 10 years later we had another opportunity. Już wiedziałem, co z tym robić. I already knew how to go about it, how to deal with it. Poprowadziłem walkę jak należy. And I led the struggle the way to, you know, as it should be. A więc dość dużo detali. And to go in, I had to go into really many details. Jak budować zwycięstwo? How to, you know, achieve victory? Jak organizacyjnie się przygotować? How, what kind of an organization to establish in order to win this victory? Jak etapowo do tego podejść? And what would be the stages in which we could win the victory? Jak nie doprowadzić do tragedii, żeby nas wystrzelano? And how to avoid the tragedy of bloodshed, of being jak negocjować? Shot out, and how to negotiate? Jak that zabezpieczyć żywność? How to protect food? Dyżury wszelkiego typu. How to organize duties in order for the whole organization to function? Przewidzieć sytuację. How to and try to foresee all the possible situations that might happen. Sytuację tą tragiczną i mniej tragiczną. And bearing in mind that there could be alternative outcomes, like a tragic one and a less tragic zachowanie one. Zachowanie ludzi, którzy boją się. To take into account the behavior of people who are afraid. Zachowanie prowokatorów. To take into consideration the behavior of the provocateurs, those who can provoke. Dywersję całą. And the opponents who would certainly carry out certain resistant action within us. Wcale 10 lat nie było za dużo. So really the 10 years was not even enough for me to think over all those details. Ale właściwie nic mnie nie zaskoczyło. But in fact, when it came, when the situation actually happened, nothing came as a surprise to me. Prawie wszystkie sytuacje przewidziałem. So that means I had foreseen almost all the possible details. Oczywiście nie tak dokładnie, ale tak przybliżono. Not fully, but generally at least. Bez tego by nie było zwycięstwa. And certainly without that period of 10 years, we wouldn't have won the victory. Had it not been for the previous defeat, we wouldn't have won the final victory. Bez klęski 70 roku nie byłoby zwycięstwa w 80. So I would say that without the defeat of 1970, we wouldn't have had the victory of 1980. To duża sprawa. It's really, you know, hard to say it very briefly. System przegrywał dlatego, że był zły komunistyczny. But the point was that the communist system was bound to fail because it was an inefficient economic system. Nie wytrzymywał tempa zachodowi. And it couldn't put up with the progress and the speed of progress in the West. Ale też zdarzyła się jeszcze inna rzecz ciekawa. But there was one more thing that contributed to the victory. Ja w latach 70-tych, 80-tych In the 1970s and in the 1980s. Prowadziłem rozmowy. I had conversations. Z wielkimi tamtych czasów. With everybody powerful, with all the powerful people of the then world. Prezydentami, premierami. With the presidents, with prime ministers. Kanclerzami. Chancellors. A nawet królami. And kings too. I muszę powiedzieć, że nikt nie wierzył w szansę, żeby do 2000 roku przewrócić komunizm. And I must say that none of them believed that there was any chance for us of toppling communism before the year 2000. Ani jednego człowieka nie spotkałem, kto by uwierzył w to. I didn't meet a single person among those people who would believe that was possible. Ani jeden w Not całym a single świecie. One in the whole world. A kiedy mówiłem, że pokojowo pokonamy. And when I continue saying that we were to to patrzono na mnie jak na win against communism by peaceful means, they looked at me like a madman. I właśnie zbliża się koniec 2000 lat chrześcijaństwa. And right now, you know, we are going to celebrate the 2000 years of Christianity. Zdarza się rzecz nieprawdopodobna. And we have this incredible thing happen to us. Dostajemy prezent z nieba. We get this divine gift from heaven. Kiedy nikt nie wierzy w to. When nobody believes it's possible. Papieżem zostaje Polak. Here we have a Pole becoming the Pope. Przyjeżdża po roku do Polski. A year later he visits Poland. I mówi, nie bójcie się. And he tells us, don't be afraid. Zmieńcie oblicze ziemi. Change the face of this world. Zaraz po tym zaczynamy. And soon afterwards. Przestajemy się bać.
We stop fearing. The fear is gone. Po roku z 10 ludzi, których miałem wtedy. A year later, you know, out of the 10 people that I had in my command, mam 10 milionów. I have 10 million supporting me. Przystępuję do zmiany oblicza Ziemi. And I actually carry out the changing of the face of the world. A więc jest to prezent na 2000 lat chrześcijańska. So I consider this a gift of providence for to celebrate the 2000 years of Christianity. To jest 51% sukcesu. And you know that was the 51% contribution to the success. 35% to ja i Solidarność. The 35% that contributed to the success is myself and Solidarity. Wszyscy inni. And the remaining percentage is everybody else and everybody else's contribution. A pieczątkę do zwycięstwa. However, the actual stamp on the final victory przystawił prezydent Jelcyn. Was put down by President Yeltsin. Robiąc klimat, who made this a favorable atmosphere. Robiąc opory Gorbaczowowi, who opposed Mikhail Gorbachev. I wycofując Rosję ze Związku Radzieckiego. Who withdrew Russia out of the Soviet Union. Bez tego nie byłoby zwycięstwa. Bez tych trzech rzeczy. Those three factors, we wouldn't have the final victory. Chociaż mur berliński prędzej padł. Although you may claim that the Berlin Wall fell down earlier, zanim Rosja się wycofała ze Związku Radzieckiego, before actually Russia withdrew out of the Soviet Union, to jednak byłby odbudowany. I'm sure that even if it had fallen down without Russia doing what she did, Niemiec, it would have been rebuilt personally by Chancellor of Germany and the President of the United States. Także te trzy rzeczy proszę uznać. So please consider these three factors as the major factors. Oczywiście dla różnych narodów tam są jeszcze też ważne rzeczy, ale to już mniej ważne. Of course, from the perspective of different nations, there would be other additional factors, but they would be only minor. Mam 10 lat, mieszkam na wsi. I live in a village. Jest to 52 rok, trzeci. It's the year 1952-53. A więc okres powojenny. So that means it's a post-war time. Straszliwa bieda. There is a lot of poverty. Chodzę do trzeciej klasy szkoły podstawowej. I am in third grade of a primary school. 5 kilometrów w jedną stronę. I need to walk 5 kilometers in order to go to school, a one way. Po szkole jeszcze 7. Na piechotę do kościoła. And then 7 kilometers on foot after school to go to church. I tak codziennie. And that's every day. Myślę, że zastanawiają się przede wszystkim nad tym, jak tu przeżyć. I believe they really care for survival. Jak utrzymać rodzinę. How to make up the living. I pewno tam sobie też myślą, co z niego wyrośnie. And perhaps they wonder, you know, what will he grow into? What kind of a man will he be? Ponieważ byłem bardzo żywym dzieckiem. Because I was really a very lively child. Raz w miesiącu gdzieś jakąś szybę musiałem wybić. I really needed to break at least one window every month. Coś so, tam zbroić. You know, to go into mischief here and there. Na pewno zastanawiali się, co z tego wyrośnie. So they really must have wondered what will grow out of him. W rodzinie mojej dzieci to była składana rodzina. It was a combined family, as I would put it. Ojciec mój zmarł, wracając z wojny. My father died on returning from the war. I zajął się moją rodziną i moją matką, jego brat. And his brother took care of my mother na prośbę and of ojca. My family, because my father had pled him to. Więc ja miałem wprost troje rodzeństwa, a ja czwarty. So there were four of us, you know, in our family, that is four children. Ojca brat jeszcze miał trójkę. And my father's brother had three children. I wszyscy wyrośliśmy na ludzi. And we all have grown into decent people. A ja aż na prezydenta. And me, myself, into a president of our country. Na Noblistę i więcej jeszcze rzeczy mi się zdarzyło. Nobel Peace Prize holder and, you know, some other things have happened to me in the meantime. Także wiedziałem, po co szyby wybijam. So I really knew what was the purpose of me breaking the windows. Żeby szklarz zarobił. I had this idea that what you call it, the people who make glass make windows could earn their money, could make their living.
W mojej rodzinie i w ogóle w Polsce Kościół zawsze pełnił duże role. In my family and in Poland in general, church has always played an important role. Jak panu wiadomo, moja ojczyzna leży między dwoma narodami wielkimi. As you know, my home country is located between two powerful nations. Między Rosją a Niemcami. Between Russia and Germany. To bardzo towarzyskie narody. Who are very sociable peoples. I one często wizytują się nawzajem. They enjoy visiting one another. I muszą przechodzić przez Polskę. So they need to cross Poland on the way. I stąd nasze położenie było trudne. That's why, you know, our geographical position was always tough. Tylko wielka wiara w Boga pozwalała nam przetrwać. And we could only survive under certain circumstances. We could only survive as a nation thanks to our deep belief in God. Sytuacja była beznadziejna. Because we lived through some absolutely hopeless situations. Nie było nas na mapie świata parę razy. On several occasions we were erased as a country from the map of the world. Ale dzięki właśnie wierze przetrwaliśmy. But thanks to our religious belief, we survived. No i do dziś trwamy. And in fact, we continue persisting. Stąd ta wiara była głęboka. That's why this belief was always really deep. I sprawdzalna. And it was tangible. To nie średniowiecze. It was not an old-fashioned religious belief. Bo i dziś jest też naród wierzący. Because we continue to be religious people. Ale dziś ten naród, jak mówię, nie jest średniowieczem i zacofaniem. But this is not really an outdated, old-fashioned religion. Dziś ten and, naród, you know, beyond progress. Dziś mój naród ze mną włącznie znajduje Boga w komputerze najnowszej generacji. Today the Polish people, me including, find God in the newest generation computer. On tam jest, tylko nie każdy go może znaleźć. You know, he is there. It's the question of people being able to find him there. Jest bardzo nowoczesny. He's a very modern. Bardzo dobrze się z nim żyje. He's very modern God and he's really very good to live with. W podstawówce, tak jak każdy inny, więc podstaw. Elementary school, well, that was like for everybody, you know, just the basic education. A więc czytać, pisać. So at first to read and to write. No i wtedy uczono żyć też. And I believe there was also a school of living as well. Ale jak mówiłem, mieszkam na wsi. But as I said, it was a country school and I lived in the countryside. Oprócz nauki, każde dziecko ma jeszcze obowiązki dodatkowe. And that was a life when where each child, apart from school, had also some other obligations and some other work to do. Za moich czasów na wsi były czytelne zasady. And the principles, you know, when I was a child, the principles of life in the countryside were very, very clear. W stosunku do przyrody. Especially our attitude towards nature. Ale też w stosunkach międzyludzkich. But also in the human relations. Przyrodę się podkradało, polowało. It is true that, you know, with nature you would steal some things from nature, you would hunt something in nature. Ale z pewną honorem. But with great respect. Wtedy, kiedy przyroda potrzebowała pomocy. And whenever nature needed some assistance from us. A więc zima, czyli trudne warunki. When there was winter, when things were difficult for nature. Wtedy nie polowało się. We wouldn't hunt. A pomagało się przyrodzie. And then we would help nature and all the living creatures. Nikt nie ważył się wtedy robić, polować. Nobody even dared to go hunting in this period. W stosunkach z kolei międzyludzkich and as for interhuman relationships, you know, the principles were also very transparent and clear. Jeśli były jakieś obiekcje, to mówiono wprost sobie, wyjaśniano. If people had things that they reproached or some resentment, it was only natural to say it straightforwardly and explained what the resentment is about. Czasami ręcznie. Sometimes manually, I would ale say. Ale bez pomocy sądu i policji. But without the court, without the police. I dość uczciwie, muszę przyznać. And I must say that they were usually very honest dealings. Tak mówię, bo to były proste zasady. Because as I said, they were very straightforward principles, straightforward rules. Ale bardzo uczciwe. But very honest. I dlatego mi się to podobało. And that's why I liked them. Dzisiaj to się pozmieniało wszystko. Things have changed since then. Gdzieś trochę łamią te zasady. But we will not break rules now. Ponieważ no jednak byłem z biednej rodziny. Well, it wasn't so really. Since I came from a very poor family. Dlatego wszyscy w moim domu uczyli się that's why everybody i wypływali w świat. Household wanted to learn and they wanted to go on into the world. Oczywiście podobnie i ja.
And well, I just tried to do the same thing. Oczywiście kończyliśmy szkoły, które były najbliżej. Of course, we gained our education in the schools that were in the near vicinity. Przygotowani byliśmy do życia bardziej praktycznego. And we were prepared more for the practical side of life. Więc nie humaniści, nie teoretycy. So we were not humanists, we were not theoreticians. A więc nauka bardziej konkretna. We were educated in practical matters. Electric. Like an electrician. Tokarz, spawacz. Oh well, welder and some other practical professions. Ale takie coś, co można zrobić i zarobić. Something, you know, where you were trained in able to be able to produce something and to make money on it. A to mi się podobało. I liked, there were things about electricity that I liked. Dlatego, że ja, jak się zapoznałem. Because when I got to know electricity. Oczywiście z ciekawości. I was really interested. There was great interest of me. Zacząłem oglądać, co to tam jest. I wanted to look inside it. I mnie trochę poszarpało. And I wanted to see what electricity is about. And I really got some shocks from that investigation at that point. Więc sobie pomyślałem, co to jest. And then I said to myself, how can it be? Nie widzę, a mnie to pobiło. I can't see it, and still it really beat me up. Postanowiłem mu oddać. So I decided to slap back. Zgodnie z tymi zasadami prostymi. You know, according to those basic transparent rules that I was quoting. Ale dopóki go nie poznałem, to mi zawsze pobity został. But the point is that before I actually got to know electricity, I was the one that was beaten. Więc postanowiłem lepiej poznać i więc so uczyłem I decided w tym kierunku. To get to know it better. And that's why I educated myself in this direction. Nie. To normalnie była szkoła trzyletnia zawodowa. It was a vocational, a three-year vocational school. Po szkole podstawowej. After elementary school. Po której zostawało się elektrykiem. And once you have completed the 3 years, you became an electrician. Ja to połączyłem z mechanikiem. I combined this training with mechanic training. Ponieważ samochody mi się podobały. Because I was also keen on cars. Jak pierwszy raz poszłem do szkoły, when I first went to school, pierwszy raz zobaczyłem samochód. It was the first time I saw the car. Wcześniej nie widziałem. I hadn't seen a car before. Taka to była wioska. That was, you know, the kind of a village that I came from. W latach 50. In the 1950s. Początek, 49 właściwie. Oh, it was even perhaps 1949. Ten samochód do dziś pamiętam. I can still remember this first car very clearly. Kiedy dorosłem, kupiłem taki. And when I grew up, I bought one like this. Już sam go wyremontowałem. And then I worked on it, I did the repairs myself. I nie wiem, czy nie kupiłem tego, co pierwszy raz widziałem. Who knows, perhaps this was precisely the car that I had seen as the first car in my life. Był bardzo zmęczony. Because it was really an exhausted car, I would say. And it needed a lot of repair. Nie. No. Nigdy nie myślałem o polityce. In fact, I never thought of politics at that point. Nigdy nie chciałem pełnić żadnej roli. And I never wanted to exert any public function. Nie uczyłem się tego. I never got any adequate training for this purpose. I to mi się nie podobało. And I disliked it, in fact. Ale w domu, but at home, słuchano radia. We used to listen to the radio. Wtedy audycji zakazanych. They were forbidden radio stations at that time. Jak Wolna Europa. Like Radio Free Europe, BBC. To było zakazane wtedy. That was forbidden by the authorities at that time. I za to do więzienia wsadzano. And people could end up in jail for listening to those broadcasts. A więc przyglądałem się temu wszystkiemu, słuchałem. So, well, I was there listening with the rest of the family. I z tego powodu, że mi zakazywano rzeczy o takich prostych. Since I could feel that ban on such simple things. Od początku mi się nie podobał ten system. I disliked the system from the very beginning. No i tak rosnąc, coraz bardziej mi się nie podobał. And, you know, gradually I grew up and I continued disliking the system even more. No i tu i ówdzie o tym mówiłem.
And there were certain forums where I would speak up about it. I za to miałem kłopoty. And that's when my troubles started, my problems started. Czym większe kłopoty, tym bardziej mówiłem. And the point was that the more trouble I had, the more openly I would speak. I to mnie wprowadziło na drogę opozycji. And this is in fact put me on this path of a dissident. A potem już walki z tym systemem. Later to continue into the real struggle against the system. Licznie jakby. Ja właściwie walczyłem od kiedy pamiętam, tylko z różnymi sprawami. I believe that I continued struggling ever since I can remember, but I would struggle with different things or against different things. Dlatego, jak mówiłem, moje wykształcenie, wychowanie. Because as I said, my education, my background. Na prostych zasadach. Was really based on very simple principles and rules. A te zasady były łamane już nawet w szkole podstawowej. And I could observe already in elementary school that some of those principles were violated. To była jednak szkoła komunistyczna. Because after all, that was a communist school. Yeah. I stąd dość szybko zacząłem być dysydentem. So I believe that I became a dissident pretty soon. Oczywiście, w małym wydaniu, coraz większym. Of course, on a smaller scale, to go on to a bigger scale. Znaczy, to miałem często problemy. It is true that I was in trouble many times. Ale jak mówię, dlatego, że byłem żwawym dzieckiem. But as I said, I was quite a lively child. I że miałem swoje zdanie. And that I had my own mind. Jeśli coś widziałem, że jest takie, to nie zmieniłem zdania. And you know, even if I saw things look differently, that wouldn't change my mind. Nawet miałem konflikt z księdzem. And I even got involved and set up a conflict with the priest. Chyba właśnie tak miałem 10 lat. And I believe it may have been when I was around 10. Już nie pamiętam, o co chodziło. I can't remember what it actually boiled down to. Ale ja miałem rację, nie on. But the point was that I was right, not Więc him. Dwa tygodnie chodziłem za nim i mówiłem, że to moja racja jest. And in fact, I followed him for like a fortnight, you know, keeping repeating that I'm right, Musiał not him. Musiał mi ustąpić. And he finally had to give in. I powiedział do mnie tak. And then he said to me the following. Dziecko, ty albo bardzo daleko zajdziesz. Well, you know, my boy, you will either reach very, very far. Albo skończysz w kryminale. Or you will end up in jail. Muszę powiedzieć, że jednego i drugiego posmakowałem. And the truth is, I sampled both in my life. 27 w pewnym czasie miałem chyba 27 lat. I think that was about when I was 27. Kręciłem się w pobliżu domu. I was around my Pracując household, my family, w zakładach naprawczych różnych. Working in different repair workshops. Ale miałem już tego dość, za mało to było dla mnie. But I felt a little bit restricted, you know, confined to these surroundings. I pewnego razu wsiadłem do pociągu. And on one occasion I just got into a train. Przyjechałem do Gdańska. And I came to Gdańsk. A właściwie miałem bilet dalej kupiony. Well, in fact, my ticket was bought for a further destination than Gdańsk. Ale ten, co zarządza pociągiem, mówi, że będziemy stali w Gdańsku pół godziny. What happened was, you know, the train controller said to me that we would have a longer stop in Gdańsk, like half an hour. A mi się bardzo pić chciało. I was extremely thirsty on the train. Wysiadłem z pociągu. So I got off the train. I zanim się napiłem, do pociągu odjechał. But what happened was that before I actually drank what I was drinking, the train had left. I zostałem w Gdańsku. So I was left in Gdańsk. Jestem ponad 30 lat. And I have stayed for 30 years in Gdańsk since. Na początku nie bardzo. I felt a little bit uneasy to start with. Dlatego, że to było dość duże miasto. Because it was really a big city. Dużo ludzi. Relatively big population. A tam, gdzie mieszkałem, wcześniej, skąd przyjechałem. And where I had lived before. Było niedużo ludzi. There were only very few people. Wszyscy mnie znali. Everybody knew me. Wszyscy mi się kłaniali nisko. Everybody would bow to the ground before me. Dlatego, że coś tam stanowiłem. Because I was somebody there. Byłem bardzo zdolny. I was really talented. Dobrze zarabiałem. I could earn a lot of money, could make a lot of money. Więc stałem wysoko w hierarchii tamtej. So on the local scale, I was really highly positioned. Tu przyjechałem. And here I was in Gdańsk. Nikt mi się nie kłania. There's nobody kind of saying hello to me or bowing to me. Nikt nie zauważa. Nobody noticing me. No, postanowiłem to zmienić. So I decided to change that situation. Bo ja muszę mnie poznać. I must make them recognize me. No i później się okazało, że mnie poznano. Well, so as it turned afterwards, people would recognize me. Ale znów te wychowanie, o którym mówiłem, proste. But as I said, well, the education, the background that I had
the straightforward principles oparte na wartościach i zasadach, based on rules and values, a więc prawdę, uczciwość, which is the truth, honesty, porządne zachowanie, decent behavior, decency, no, to mi dawało dużo zwolenników. All this really gave me a lot of support around w tych, people. W tych masach robotniczych. Among the working people. Gorzej było z hierarchią. It was a little bit more difficult to find some understanding among the powerful people. Tam the często hierarchy. Im zwracałem uwagę. Because I would often criticize them. Na nieprawidłowości różne. I would point out the things that they did wrong or that didn't function well. A więc z góry miałem kłopoty, z dołu doping. So the point was that I got some support and some stimulus from the low levels, whereas I would get the criticism from the top levels of the people.